Witam serdecznie. Chcesz wygrać tego skina? Zostaw oczywiście suba z dzwonem. Koniecznie pamiętaj o łapce w górę pod filmem. No i oczywiście oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak osobą pełnoletnim jesteś, użyj kodu Proxy na GeForce i się wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź nie oczywiście magiczny brzuczek kod promocyjny i tutaj wpiszesz sobie kod Proxy przez Vikes. 5% więcej dostajesz i skrzyneczkę na start za free. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Proxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Mamy 21 koła, prawie, z poprzedniego filmu. No bardzo ładnie ostatnio skrzyneczki widzów sypały, więc dzisiaj również sobie zaczniemy od jakiejś fajnej skrzyneczki od widza, powiedzmy od 500 zł do 1000. 500, no to jest taki już przedział cenowy, taki no dosyć mocarny i no tutaj już od takich skrzynek czegoś oczekuję, tak? Dzisiaj chciałem w końcu coś innego otworzyć, tak? Nie będę tutaj ukrywał, chociaż no czynę na skrzynkę gdzieś 4% tak naprawdę na coś konkretnego i ją otworzyłem 5 razy i pewnie otworzę jeszcze raz, no ale już mamy tutaj na tych 2% Bowiego, więc jest to otwarcie jak najbardziej na plus 4 koła, ale tak naprawdę tylko AWP-tę chyba nam jakoś tak mocniej, no właśnie ta AWP dwa razy droższa jest od tego Bowiego, więc fajnie byłem zdobyć, no ale no może next time idziemy sobie na bitwy, bo bitwy to jest coś, co właśnie dzisiaj chcemy zrobić, bo dawno tych bitew takich mocniejszych nie było, a jakoś budżet jest no ciutkę większy, no to jak najbardziej tutaj bym chciał sobie zakręcić, tym bardziej, że widzę jakieś tutaj nowe skrzynki się pojawiły, dlatego wjeżdżamy, no te trzy takie skrzynki, jedna za 1300, tam za 1200, to sobie wjedziemy za 1000 i tom, żeby była taka bitwa, no za 11 koła, wydaje mi się, że to są wszystkie nowe skrzynki. Tak, mam nadzieję. Więc wrzucamy oczywiście bota, 7 otwarć. No mam nadzieję, że tutaj coś sowicie dla nas zakręć ciekawego. No skrzyneczki wyglądają naprawdę fenomenalnie. Chciałbym jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. No są jakieś tutaj noże. Tak naprawdę tylko tutaj noże są, więc no będzie naprawdę, no chyba to otwarcie ciekawie wygląda. Zobaczmy, pierwsze skrzyneczki to są Shadow Fade. A co to, przepraszam, jest to skin? To jest Huntsman Fade. Okej, okay, strasznie dziwnie wygląda ten item na podglądzie. Nie wygląda to totalnie jak Huntsman Fade, nie? Chyba nigdy się nie spotkałem z tego grafiką podglądową tego noża. No ale okej, okay, no never mind, może jakiś błąd. A może faktycznie tak to wygląda i po prostu ja jestem łakiem skinowym i tutaj, że tak powiem, się w akcji zajebałem, kolokwialnie mówiąc. 1900 Classic Knife, no wydaje mi się, że no niestety strata na pewno tutaj jest na naszej stronie, no bo to było Falchiony 1700 dwa razy, no to troszkę niestety daje moim przeciwnikowi, no to 1400 minimalna tak naprawdę różnica. No i ostatnia skrzynia, zobaczmy co tutaj, no, no generalnie tragedia, tak? No chyba czas wrócić na skrzynki widzów, coś mi się wydaje. O, dwa koła przegraliśmy, no, no mogło być lepiej, tak? Co to sobie powiedzieć? Mam jeszcze oczywiście nagrodę pocieszenia, no taki kałaszek stary Asimov, stówkę kosztuje, zobaczmy, stówkę kosztuje, spoko, no ale chyba wolałbym wygrać tą bitwę, nie? No dobra, idziemy na skrzynki widzów, albo pierw zjedźmy sobie i zobaczmy w ogóle te nowe skrzynki. No tutaj jeszcze widzę jakaś za 440, no to sobie machniemy z 5, zobaczmy, 2200. Co tutaj ciekawego idzie dostać? No powinienem to w sumie pierw zobaczyć. No widzę gole arabeska, no jakiś butterfly, 700 zł dostaliśmy, jakiś serpencik i karus nawet jest. Ale generalnie bardzo dużo takich, kurczę, noży, jakiś właśnie ty, no spoko, ale... Ej, okej, okay, mamy Fire Serpenta, zostawimy go sobie na pewno, 5000 w tym otwarciu tego rękawiczki. Ej, bardzo ładnie udało, szczerze, naprawdę bardzo ładnie udało. Zobaczmy jeszcze raz tą skrzyneczkę, no to jest takie w sumie wszystko albo nic, nie? Albo nam da ładnie, albo nam totalnie zabierze, nie? 1700, no tutaj no minusik delikatny, nie? Tak z 500, no ale właśnie, chciałem sobie zobaczyć te skrzynki, które są nowe, tutaj też widzę jakiś pro player skrzyneczki, więc też na pewno sobie kiedyś je stestujemy, no ale tu są te nowe właśnie skrzynki i są one zaliczane do kategorii prestiż, okej, okay. No dobra, ja bym sobie wjechał w tą skrzynkę, która mi tak zabrała, w sensie, no nie dostaliśmy tutaj totalnie nic z niej na bitwę, nie? Więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie, no jest Falchion, nie udało mi się na bitwie chyba ani jednego zdobyć, więc na pewno jakieś fajne odskoczy, no ale jest to otwarcie generalnie na minus, trzeba sobie powiedzieć. Na jeszcze jedno mnie tutaj stać, no noże naprawdę są fenomenalne, same fejdy, no i Survival to już chyba jest plus, nie? To jest taka koska troszkę bardziej premium, ale jednak nie, jednak w cenie Huntsmana, nie Huntsmana, tylko Falchiona, więc tak trochę, kurczę, no w lekutkim szoku jestem. Ale dobra, no mam jeszcze na dwie te skrzynki Mystic Beast, więc zobaczmy dwie takie, 880 zł, no jest kosa, okej. Okay. Do tego Deagle,
no 1000 zł, okej, wyszliśmy na plus i idziemy na kontrakty. No podejrzewam tak, że to co ostatnio mi zabierały kontrakty, no to tak naprawdę zostało mi oddane w postaci tego haula ostatnio, ale no zobaczmy, 11 koła wrzucamy, do 28 koła nawet możemy i ten dostać, więc zobaczmy, niech się kręci. No i mamy 13, no 2000 to jest na plus, 1800, żeby być dokładnym, więc no nie ma tragedii, w ogóle naklejka, nie? Katowice 2014, Risen Gaming, 13000 naklejka, wow. No dobra, no to chyba czas faktycznie pójść na te skrzynki widzów. Oczywiście na Dziwarskim się też 124 godziny możesz sobie skrzynkę otwierać, więc też możecie oczywiście to sobie sprawdzić. No a my lecimy właśnie ze skrzynkami widzów, weźmy sobie od 300 do 700 powiedzmy i zobaczmy co tu tak naprawdę jest. Mamy 1% na top skin, 350 zł, no za piątkę byśmy musieli 500 zapłacić, no nie wiem czy to jest ryzyko, które jest warte podejmowania dzisiaj. Zobaczmy, tutaj to otwieram ostatnio, 1% lore, no tutaj widzę Awupa Fate, no ja lubię Awupa Fate. Mamy tą skrzyneczkę, za 5 takich otwarć 1500 zł, 1% na AWP, 25% na Glovesy. Mamy jedną parę rękawic, nie powiem tak, mogły na pewno być lepiej, tak? Dwie takie pary w ogóle rękawic i otwarcie jest jak najbardziej na plus, więc okej, no mamy 3. Więc tutaj będzie 2500, no fantastyczne otwarcie, 1000 zł na plus. Zobaczmy, może jeszcze tutaj tą awupkę uda nam się uszczędzić, że jedna para rękawic, no i będzie niestety tylko jedna. Więc zobaczmy, zero otworzeń, naprawdę nie otwieram tej skrzynki? Wydawało mi się, że kiedyś się otwierała, ale tutaj ojejku, to już w ogóle pusto, więc trzeba się z niej ulotnić. 11 koła jeszcze mam, zobaczmy tutaj sobie dalej. To jest 1% na Butterfly'a, 2% na wupkę. No tak naprawdę te dwa skiny mnie interesują w głównej mierze, nie? 3% na te dwa. No dobra, no łącznie tutaj, ile autor mówił? 10% na profit. Jest kostka jedna, kostki dwie. Czy to nam da plus? 1600, no minimalnie na minus, ale zobaczmy. Może tą AWP Fate uda nam się ustrzelić, no póki co niestety znowu tylko jedna kosa. No Butterfly też byłby spoko, tak? Ten Butterfly kosztuje 14 koła. Byłoby fenomenalnie, pierwsze otwarcie, to nic, ojejku. Fenomenalnie chciałem powiedzieć. Fatalnie, fatalnie oczywiście, to jest to słowo, którego mi brakowało. Ale zobaczmy. Jest Butterfly, patrz! Mamy to! No i zobacz, i cała ta inwestycja została zwrócona, stary. Cierpliwi, stary. Cierpliwi tutaj naprawdę są nagradzani. Tak, cierpliwość jest nagradzana, więc pamiętaj, trzeba być cierpliwym. No i oczywiście też trzeba kręcić odpowiedzialnie, tak. No mamy 20 koła, tak. Fenomenalnie tutaj te skrzynki widzę znowu się pokazują. No tak naprawdę oddają mi to, co przez jakiś czas mi zabierały, nie? No bo chyba pamiętacie, albo i nie, przez pewien okres czasu, no te skrzynki zabierały mi totalnie wszystko, co mogły, więc no tak się teraz kaszlę, tak? No zobaczmy, no tutaj do 1200 prawie, że skrzyneczki sobie jakiś ten. Ojejku, ty, co to za skrzynia za 1000? Powiem tak, ja mam psychę. No kurwa, stary, nie wiesz nawet jak bardzo mocną psychikę mam, zobaczmy. 5 takich skrzynek. Mamy tutaj szansę, przypominam, na nie AWP Gungnir, ale na AWP Meduzę i AWP Lightning Strike. No ten Lightning Strike to taka, wiesz, no do Meduzy to nie ma podjazdu, ale no jeżeli by wypadła, no to jak najbardziej... Znaczy, czy to jest profit? Czy 1400? No jest to niestety minus, przypominam, za 5 takich skrzynek, 5 koła. Ale zobaczmy, no ja wierzę, że tutaj no, na tą Meduzę jak najbardziej możemy polować i może się uda. Ostatnie otwarcie, jeżeli to się nie uda, no to będzie naprawdę... Jest Meduza, patrz stary! Akurat tak powiedziałem, że ostatnie otwarcie, ostatnie podejście do trzci. No i mamy to, i Meduzę, i Lightning Strike'a. No dziękuję wam serdecznie za oglądanie, a jak chcesz rzeczywiście hasło klucz sobie poznać, no to stary, napisz w komentarzu, czy masz aktualnie jakąś AWP. A jak masz, no to oczywiście pochwal się jaką.